czary z gitary. Hello, hello, witajcie wszyscy entuzjaści gitarowi, chcący się nauczyć czegoś ciekawszego niż zwykłe proste chwyty, bo dzisiaj chcę Wam powiedzieć o wielkiej tajemnicy 2-5-1. Co to takiego jest? Może słyszeliście, może nie. A jeśli oglądaliście czary z gitary, poprzednie jazzowe odcinki, w których pokazywałem prościuteńkie, takie bardzo easy schematy jazzowe, tam też wspominałem o schemacie 2-5-1. Dlaczego o tym mowa? Bo jest to chyba jeden z najsłynniejszych schematów takich jazzowych i dlatego warto wiedzieć, o co w ogóle come on. Ja chciałem Wam to przedstawić oczywiście w tonacji C-dur, czyli w takiej tonacji, w której jest to dosyć proste do zagrania, ale chwyty, które chcę Wam pokazać, już nie będą najprostsze, ponieważ to najprostsze pokazywałem w ostatnich odcinkach. Pokażę Wam za to taki schemat, który będziecie mogli przesuwać po gryfie i przez to zagrać schemat 2-5-1 w różnych tonacjach, bo przecież tak się może zdarzyć. Posłuchajcie, jak może pięknie zabrzmieć schemat 2-5-1 w tonacji C-dur. Taki oto dosyć prosty sposób chcę Wam to pokazać, bo domyślacie się, że te akordy można zagrać na milion różnych sposobów, ale o tym trzeba by zrobić zupełnie inny odcinek. Najpierw, skąd wziął się schemat 2-5-1 i dlaczego akurat 2-5-1, a nie 6-8-12? Otóż, moi drodzy, 2-5-1 to nic innego jak numery dźwięków gamy, które zostały wykorzystane. A więc uwaga jeszcze raz. Gama zwykła, gama C-dur, podstawowa. Najprostsza na świecie, bez żadnych krzyżyków i bemoli, ma takie nazwy: C, D, E, F, G, A, H, C. Ten ostatni to jest znowu C, a więc tak naprawdę nazw jest 7. Zwróćcie uwagę, że ta gama, jeśli jej nie znacie jeszcze, jest bardzo prosta, bo tak naprawdę pierwsze 5 dźwięków idą tak jak w alfabecie: C, D, E, F, G, dopiero potem jest A i H. Mamy więc tak naprawdę 7 nazw dźwięków, bo 8 jest powtórzeniem pierwszego, jest to znowu C. Więc nie mówcie mi, jeżeli macie problem z nutami, że tych nut jest tak strasznie dużo. Tak naprawdę nazw nut jest 7. One się potem powtarzają na pięciolinii, znajdują się w innym miejscu, ale nazw jest 7. I teraz wracając do naszego schematu 2-5-1. Bierzemy drugi dźwięk z gamy C-dur, a więc C, D. Mamy więc D. Potem bierzemy C, D, E, F, G, piąty dźwięk, czyli G, a więc 2 to było D, 5 to jest G, a 1 to jest C, no bo zaczynamy od C. A więc schemat 2-5-1 w tonacji C-dur to jest D, G i C. Ale teraz jest pytanie, jakie D, jakie G i jakie C, no bo przecież może być durowe albo molowe. Już tłumaczę. Otóż jesteśmy w tonacji C, dur. Podstawowa gama od C, ta, którą wszyscy się uczą w szkole muzycznej, być może Ty też się kiedyś uczyłeś, to jest gama durowa. A więc taka wesoła. Skoro więc mamy takie, a nie inne dźwięki i żadnych krzyżyków ani bemoli, więc musimy sobie ustalić przede wszystkim, że te D to nie będzie D dur, tylko D mol. No jak, ale miało być durowo. Otóż, mój drogi, no tu już się kłania teoria muzyki, ponieważ akord d-mol składa się z dźwięków d, f, a, a więc takich, jakich potrzebujemy, bez krzyżyków. Gdybyś wziął d-dur, to miałbyś d fis, a i to już nie pasuje do tonacji d-dur. A więc dlatego w naszym schemacie 2-5-1 pierwszy jest d-mol. D-mol. Piąty to był g, oczywiście będzie to g-dur, bo g-dur składa się z dźwięków g, h, d, a więc nie ma tam żadnych krzyżyków i pasuje to świetnie do naszej tonacji, ponieważ oczywiście fachowo wypadałoby powiedzieć, że g-dur jest tak naprawdę dominantą tonacji. G-dur należy do triady harmonicznej, ale nie zagłębiajmy się tutaj w tą triadę harmoniczną. Mamy d-mol, mamy g-dur i trzeci, najważniejszy to c. C, no to wiadomo, musi być C-dur, on się składa z dźwięków C, E, G. A więc, moi drodzy, oprócz tego, że mamy 2, 5, 1, a więc mamy D, G, C, mamy D, mol, mamy G, dur i C, dur. Mamy już więc bazę w tej tonacji. Ale oczywiście, moi drodzy, jak znacie akordy, to wiecie, że D, mol brzmi tak.
G-dur brzmi tak, a C-dur brzmi tak. O ile same w sobie mogą brzmieć ciekawie dla kogoś i może można by było na nich również sobie zagrać, nie brzmi to jazzowo, bo tym właśnie różni się jazz, że do tych akordów dodaje się różne dodatkowe dźwięki i stąd przy tych akordach często znajduje się siódemka, dziewiątka, jedenastka, trzynastka. Nie należy się przerażać, to nie jest wcale takie trudne. Oczywiście fachowo można by było tłumaczyć te wszystkie cyfry, że to jest tak naprawdę dodany dźwięk, który leży 7 dźwięków wyżej od podstawy akordu, albo 9, albo 11, albo 13, ale tak naprawdę warto to zrobić w praniu, czyli po prostu wybrać odpowiednie akordy albo odpowiednie dźwięki, które chcemy dodać, tak jak ja to zrobiłem w naszym schemacie. A więc zobaczcie, przejdźmy do schematu. Powiedzieliśmy sobie, że pierwszy ma być D-moll. Zwróćcie uwagę, jaki D-moll trzymam. Tak naprawdę jest to D-moll 9-7. Przyjrzyjcie się, bo warto zapamiętać. Tu jest D, czyli pryma akordu. Jesteśmy na piątym progu struny A. Pierwszy palec jest na trzecim progu struny D. Trzeci palec jest na piątym progu struny G. Czwarty palec też jest na piątym progu, ale struny H. Co nam z tego powstaje? A więc zobaczcie, trzy palce, drugi, trzeci i czwarty są na piątym progu, a pierwszy szeroko, nie na czwartym, tylko na trzecim, bo musimy mieć F, bo jesteśmy w D-moll. Nie wiem, czy mojemu psu się nie podoba D-moll, coś mi tu skacze. Kochani, D-moll ten gram oczywiście na tych wewnętrznych czterech strunach. Zobaczcie, jak ciekawie to brzmi. To jest właśnie ładny, jazzowy akord molowy. D-moll 9-7. To jest pierwszy z nich. Drugi to był G-dur. Ale G-dur zagramy septymowy. Zobaczcie, w moim schemacie wystarczy położyć teraz barę. I jedyne co zrobić, to postawić drugi palec na strunie G, tutaj zaraz na czwartym progu. Barę na trzecim, G na czwartym, a czwartym palcem łapię jeszcze E na piątym progu struny H. Dlaczego? Bo to jest seksta, to jest dodana seksta, którą za chwilę puszczę, ona się rozwiązuje na kwintę, czyli na D, który jest tutaj i brzmi to tak. Uwaga, w basie uderzam G, pierwszy palec gra na strunie D, drugi na G, trzeci na H. Jak podniosę czwarty palec, to mi się rozwiązuje i takie ładne współbrzmienie jazzowe powstaje. To jest G-dur septymowy z sekstą. Ktoś mógłby się przyczepić, więc może, bo warto powiedzieć, że seksta jest też często w zapisie pokazywana jako trzynastka, no, czyli oktawa plus seksta. A więc to jest drugi akord. G-dur 7 z dodaną sekstą, która się rozwiązuje na... I zobaczcie, teraz co wystarczy zrobić, żeby zagrać C-dur, ale niezwykły C-dur. Zostawiamy barę w miejscu. Ten drugi palec też zostawiamy w miejscu. Kładziemy trzeci palec tutaj na piątym progu struny D. I czwarty palec też na piątym progu struny H. I mamy C7+, czyli C-dur z septymą wielką. Przepiękny, magiczny, czarowny C-dur. Oczywiście w basie uderzam strunę A. Znowu gram wewnętrzne cztery struny. A więc uwaga, powstaje nam taki schemat. 2, czyli D-moll 9-7. 5, czyli G-dur septymowy z sekstą, którą rozwiązujemy na kwintę i dodajemy te dwa palce. I mamy C7+. I tak brzmiał mój schemat. Żeby to zagrać dokładnie, to przypatrzcie się, co robię, jeśli chodzi o prawą rękę. Otóż, jak już złapałem sobie ten D-moll, prawa ręka uderza czterodźwięk. Po prostu cztery dźwięki, to jest bardzo częste w muzyce jazzowej. Nie, wiecie, rzadko gra się przez wszystkie sześć strun, bo rzadko gra się jakieś tam na parzanku, jakieś konkretne duże ciągi uderzeń. Po prostu gra się delikatnie. Ja wybrałem taki prosty, bardzo schemat, powolny. Oczywiście można to zagrać na 100 różnych sposobów, ale wybrałem taki, żebyście mogli go zagrać. A więc gram czterodźwięk, czeknięcie i znowu czterodźwięk. I znowu czeknięcie, posłuchajcie.
zmieniam akord i za pierwszym razem został tutaj czwarty palec i ja zmieniam bas, mam G i znowu czterodźwięk. Co zrobiłem? Podniosłem czwarty palec tylko. Czterodźwięk, czaknięcie, czterodźwięk już z podniesionym i znowu czaknięcie. Jeszcze raz. Z poprzednim akordem, czyli demolem. Rytmicznie. 3 i. Taki rytm jest. I co robię teraz? Ostatni łapię akord, a więc dodaję te dwa palce. W basie uderzam C. I znowu gram to samo. Czyli czterodźwięk, wewnętrzne struny, czterodźwięk, czaknięcie, czterodźwięk, czaknięcie. I następny takt rozpoczynam również czterodźwiękiem, ale uwaga, przekładam trzy palce z tych trzech strun na trzy wiolinowe. Gram po prostu głośny czterodźwięk z użyciem struny E. Czterodźwięk, czaknięcie. I teraz gram przejście na basie. Zobaczcie, jakie proste. Trzymałem barre, gram tutaj z taką przednutką, uderzam C, trzeci palec szybko uderza w ten dźwięk, z powrotem C, a na piątym progu struny E i G, a więc trzeci, pierwszy tak naprawdę, tylko z przednutką. Jak zagrasz bez przednutki, to też będzie dobrze, będzie tak. Takie proste zejście na basie. Czyli jeszcze raz C7 plus. Dlatego, że ten C-dur musi zająć dwa takty, moi drodzy, bo zwróćcie uwagę, mamy trzy chwyty, a w muzyce, jak wiecie, wszystko jest kwadratowo. Mamy mieć cztery takty, a więc ten ostatni C-dur, czyli podstawa, to jest, musi być przez dwa takty, tak? Gramy jeden takt demola, to jest dwa. Teraz 5, czyli G-dur. Trzeci takt, czyli C-dur. I czwarty. Tak to ma zabrzmieć. Oczywiście można to zagrać szybciej, można zagrać jeszcze wolniej, ale warto to poćwiczyć. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że tonację, w jakiej jesteście, rozpoznajecie nie po pierwszym akordzie, bo w naszym przypadku jest to demol. Nie po drugim, bo to jest G-dur, tylko po trzecim akordzie. A więc jeżeli ktoś Was poprosi, chodźcie, zagramy 2-5-1 w C-dur, no to pamiętaj, że tu chodzi o ten trzeci akord, a nie o ten pierwszy. Czyli musisz sobie szybko pomyśleć, co jest po C. Aha, D. No dobra, czyli zaczyna się od demol. Szukasz sobie D i ten mój schemat możesz zastosować od razu. Masz 2-5-1. A jak to zrobić w innej tonacji? A se przesunąć po gryfie. Popatrz. Pierwszy chwyt, czyli demol, miałeś tu, jak przesuniesz to o dwa progi, to z D zrobiło ci się E. A więc masz E mol 7. Teraz stosujesz ten sam układ, zobacz. Teraz masz A dur i masz D dur 7 plus. A więc teraz jesteś w tonacji D dur. Jak to wszystko przesunąłeś o dwa progi, czyli podwyższyłeś to o jeden cały ton, to z tonacji C dur zrobiło ci się D dur. Jak podwyższysz to jeszcze o dwa progi, zrobi ci się E dur. W E dur będzie brzmiało tak. Zobacz, gram dokładnie ten sam układ palców, tylko przesunąłem go już w tej chwili o 4 progi. Z 5 tutaj do 7 pozycji, patrz. Znaczy z 5 tutaj do 5, 6, 7, 8, 9, żebyś nie myślał, że coś tutaj pokręciłem. 9 palec, ale układ ręki jest dokładnie taki sam. Zobacz, zaczynam. Kładę barre w tym samym miejscu, trzeci jest w powietrzu, czwarty został. Tu kładam te dwa, to jest E-dur. Gram dokładnie to samo. Tylko przesuwam to po gryfie. A jeśli będziesz chciał zagrać z jakimś trębaczem albo saksofonistą, oni lubią grać w tonacji F-dur czy B-dur, no to przesuwasz to tutaj, na sam początek, łapiesz to po prostu w pierwszej pozycji, to samo i wtedy jesteś, no właśnie, w jakiej tonacji? Zaczynamy od C. Mol, 9-7. Zobacz, ten sam schemat, ten sam układ palców, nic nie zmieniłem, gram to samo. Popatrz,
Tylko przesunąłem to wszystko teraz, tak jak my zaczynaliśmy tutaj, to przesunąłem do pierwszej pozycji. Więc jesteśmy w B dur, teraz mamy B7+. I już możesz zagrać z każdym trębaczem świata. On ci zagra solówkę, a ty mu na basie zagrasz. Rozumiesz? A więc mamy 2-5-1 w schemacie, który możesz przesuwać. Oczywiście możesz przesuwać nie tylko dwa progi, możesz sobie zagrać również w zupełnie dziwnych tonacjach, możesz sobie sam to określić. Polecam więc najpierw naucz się tych trzech chwytów, potem naucz się i graj sobie tego schematu, który ci pokazałem, uderzenia, a potem sobie graj w różnych tonacjach, jakie chcesz, żebyś to ogrywał, żebyś się przyzwyczaił. Oczywiście jest to tylko jeden z tysięcy możliwości zagrania schematu 2-5-1. Ja podałem Tobie właśnie taki, ponieważ uważam, że bardzo ładnie brzmią te akordy, akurat takie. A poza tym chciałem Ci pokazać, że tak naprawdę schemat 2-5-1 to nie jest żadna wielka tajemnica i że jak się zapamięta odpowiednie układy palców, to można potem szaleć nawet po całym gryfie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci trochę schemat 2-5-1. Troszeczkę liźniesz jazzowej muzyki dzięki temu. Pamiętaj, że jazzowa muza to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Ja wcale nie jestem specjalistą od jazzowej muzyki, ale uwielbiam te czary, które można wydobyć z gitary za pomocą tych właśnie bardzo, bardzo ciekawych akordów i zachęcam Cię do tego, żebyś poznawał te jazzowe akordy, bo one są bardzo ciekawe, bardzo pięknie brzmiące, no i tworzące wspaniały klimat. Jeżeli jest to za trudne dla Ciebie, polecam wcześniejsze dwa odcinki, gdzie jazzujemy, gdzie gramy bardzo, bardzo prosty, też układ 2-5-1, ale w bardzo prosty sposób w pierwszej pozycji, bo naprawdę to nie musi być strasznie skomplikowane, trudne, barowe chwyty, żeby zagrać jazz i to udowadniam w dwóch poprzednich odcinkach Czarów z Gitary, gdzie jazzujemy w wersji easy i medium. Polecam tamte odcinki również. Gdybyś miał problem z ćwiczeniem, nie chce Ci się ćwiczyć, albo nie wiesz jak to zrobić, zerknij na mój kanał, tam na playliście Pan od Gitary mówi wprost, będziesz mógł wprost się dowiedzieć, co to znaczy ćwiczyć, co zrobić, jak nie chce mi się ćwiczyć i całą masę jeszcze innych ciekawych informacji. A teraz już kończę, żeby ta lekcja nie była zbyt długa. Pozdrawiam serdecznie, Pan od Gitary.